Myślę, że wczoraj stworzyliśmy naprawdę fajne widowisko, mimo tego, że w tym meczu gdzieś tam tych bramek nie było, tak? Uważam, że w pierwszej połowie to my byliśmy zespołem lepszym, który gdzieś tam więcej tych sytuacji sobie wykreował. No natomiast w drugiej drużyna Orła troszeczkę przycisnęła. I tak naprawdę, gdyby miała więcej szczęścia w końcówce, mogła ten mecz nawet wygrać. Natomiast, tak jak napisaliśmy, uważam, że te 0-0 nie krzywdzi w tym meczu, w tym momencie żadnej ze stron, tak? No dysponowaliśmy w tym meczu dość dobrą kadrą, nie będę tego ukrywał. Natomiast spodziewałem się, że troszeczkę może wyjdzie inaczej personalnie, tak? Dużo nie wiedzieliśmy sporo, wiedzieliśmy czego można się spodziewać, tak? No ja przypominałem chłopakom też na odprawie przedmeczowej, że w 7 kolejkach, bo 8 mecz za Mnopolem 0-3, że w 7 kolejkach strzelili 40 chyba 5 bramek, no to też nie jest mało, niezależnie od tego z kim grali, tak? Gdzie tam przód robi fajną robotę, z tyłu jest wszystko fajnie zabezpieczone, zmiana bramkarza jest. Pietroń też z przeszłością w dużo wyższych ligach, tak? Profesora klasa, tak bym powiedział, jeżeli chodzi o grę w defensywie. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że to 0-0 nie krzywdzi żadnej ze stron. Ten punkt należy uszanować i z optymizmem patrzymy na kolejne spotkanie z Płomieniem Trzebnik. Ciężko może, żeby podsumować te 7 kolejek, czy tam 8 kolejek, które graliśmy, tak, do meczu z Orłem, no to musielibyśmy się jeszcze cofnąć wstecz, zobaczyć, jak wyglądał ten nasz okres przygotowawczy, tak? My postanowiliśmy gdzieś tam zgłosić się do pucharu po to, żeby nie grać meczy o pietruszkę, tak? Gdzieś tam w pucharze udało się zagrać 2 mecze, udało się też chyba zagrać sparing z Dziechowicami, z Wierzchowiskami, chwilkę przed ligą. A propos samej ligi, ja bardziej mamy plany, jakiś tam plan, który sobie gdzieś tam założyliśmy przed rundą jesienną. Ten plan myślę, że na razie konsekwentnie realizujemy. Ja bardziej patrzę na to, jakie bramki tracimy i przede wszystkim ile tych bramek tracimy, tak? 9 kolejek rozegranych za nami, mamy chyba 4 mecze na 0 z tyłu, tak? 2 mecze u siebie, 2 mecze na wyjeździe i to jest tak naprawdę to, co jest dla mnie najfajniejszym w tym wszystkim, tak, że potrafimy gdzieś tam zagrać ten mecz na 0 z tyłu. Mówię, 2 pierwsze kolejki, teraz znowu 2, także mam nadzieję, że wracamy na właściwe tory i że ta końcówka będzie lepsza. No, tak jak powiedziałem, założyliśmy sobie pewną tam zdobycz punktową. Myślę, że po jesieni jesteśmy ją w stanie zrealizować. Planów na zimę bardziej sprecyzowanych jeszcze nie mamy, tak, z racji tego, że zobaczymy, jak to wszystko się potoczy z umowami, nie z umowami, z tego typu rzeczami. Natomiast gdzieś tam był jakiś projekt ligi halowej, która no jednak nie dojdzie do skutku, tak, mamy w planie zrobić sobie jakieś tam jeden, może 2 turnieje halowe gdzieś tam na przełomie roku bądź ewentualnie w styczniu. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli wznowimy przygotowania, to myślę, że będzie to gdzieś już w połowie stycznia, natomiast chciałbym, żebyśmy mimo wszystko raz w tygodniu, gdzieś tam do końca roku, nawet na hali rekreacyjnej się spotykali. Jeśli chodzi o klubową infrastrukturę, to myślę, że ci, którzy do nas gdzieś tam przyjeżdżają, też już widzą, że gdzieś planujemy poczynić pewne kroki w kierunku tego, żeby to poprawić. To jest proces, który musi trwać, tak? Gdzieś tam planujemy to boisko wydłużyć. Na pewno poszerzyć, tak? Jeżeli będzie możliwość, to także postaramy się je troszeczkę wydłużyć. Przede wszystkim sami chcielibyśmy, żeby ta płyta była równa, tak? Mówię, wczoraj gdzieś też po meczu były jakieś przytyki w stronę tego, że na jakiej zasadzie ktoś to boisko dopuszcza do gry, etc., etc. Rozmawiałem wczoraj jeszcze z jednym z trenerów, którzy gdzieś tam do nas przyjechali na jesień i jego odpowiedź jest prosta. Mówię, no boisko jest równe dla wszystkich, tak? To też jest sztuka przyjechać tutaj i gdzieś tam na tym boisku powalczyć, tak? Nam też ta sytuacja nie odpowiada. Będziemy chcieli to zmienić, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, to jest proces, który jednak musi trwać, tak? Gdzieś planujemy dołożyć do tego oświetlenie, gdzieś planujemy wykonać jakiś tam powiedzmy monitoring, tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Zagraliśmy 5 spotkań domowych w tej rundzie i 4 na wyjeździe, tak? My w domowych spotkaniach zdobyliśmy 4 punkty. Dziś chyba poza zwycięstwem z Poniatową ten wczorajszy remis, tak, 1-1. To są 4 oczka w 5 meczach, bo do tego doszła porażka z Sygnałem Lublin, porażka z Kowalinem i porażka z Annopolem, tak? Natomiast na wyjazdach 4 mecze, 3 zwycięstwa, także to też świadczy o tym, że no i nam się ciężko gra na tym boisku, tak? To nie jest tak, że przyjeżdża tutaj drużyna i to boisko jest naszym atutem, bo przez pryzmat nawet tego, jak wyglądamy na jesieni, w meczach wyjazdowych, no to pokazuje, że nam też lepiej gra się na lepszej jakości murawie, tak? Przede wszystkim na normalnej płycie.
Znaczy my przed rozpoczęciem tego sezonu wykonaliśmy tylko jednego wzmocnienia, tak? Przyszedł Kamil Zieliński z Sygnału Chody, który też gdzieś tam początkowo miał uraz, raz grał, raz nie grał, natomiast mówię, no, gramy zawodnikami, którzy są stąd, którzy przede wszystkim chcą grać, którzy są perspektywiczni, tak? I łapią to doświadczenie, te cenne minuty, tak? Mówię, no, Mateusz Jaskowiak, chyba idealny przykład, zawodnik, który w zeszłej rundzie, tak, na wiosnę rozegrał chyba tam 2 czy 3 spotkania, natomiast teraz tych spotkań mają już troszeczkę więcej. I zawodnik, który dalej ma 16 lat, tak? Kolejny przykład, no to Adam Pawełkiewicz, też zawodnik, który ma 16 lat. Mówię, no, stawiamy na swoich zawodników, stawiamy na młodych zawodników i myślę, że jeżeli będziemy gdzieś tam patrzeć sobie przyszłościowo w kierunku pozyskania jakichś wzmocnień, tak, w perspektywie rundy rewanżowej, to myślę, że będziemy się starali głównie opierać na tych młodszych zawodnikach, żeby sukcesywnie wchodzili i dostawali szansę. Zostały nam 4 mecze, tak, z czego ja nawet wczoraj powiedziałem, że te 3 mecze, które mamy jeszcze do rozegrania, a mianowicie spotkanie właśnie teraz z Szczednikiem, później jest Perła Orzechów, natomiast no, uważam, że Perło będzie przede wszystkim najcięższym rywalem z tej czwórki, która nam została. A te pozostałe 3 mecze, czyli 3 dni, czyli Popkowice, Elżbieta, to są tak zwane mecze pułapki, tak? Bo mówię, no my jesteśmy taką drużyną, która może zarówno wygrać, jak i przegrać z każdym, tak? No i tego spotkania myślę, że z Perłą Orzechów obawiamy się troszeczkę najbardziej, tak? Patrząc, mówię, przez pryzmat tych drużyn, które nam zostały jeszcze w tej rundzie. Natomiast nie obawiamy, nie boimy się nikogo, tak? Mamy jakieś tam swoje poczucie wartości, wiemy, co gramy, co mamy grać, wiemy, jak wyglądamy personalnie. Jakie mamy przede wszystkim umiejętności, tak, czy możliwości i naprawdę z optymizmem podchodzimy gdzieś do końcówki tej rundy. No zobaczymy, w przyszłym roku będzie 50-lecie klubu, bodajże termin, który został już tam wstępnie ustalony, to jest pierwszy weekend lipca. I też głównie dlatego czynimy pracę związaną gdzieś tam z poprawą infrastruktury, tak, klubowej, którą mamy. Mam nadzieję, że to wszystko będzie szło w dobrą stronę i będzie wyglądało tak, jak być powinno.